No, kochanie, króciutko chciałem powiedzieć, podzielić się z wami taką jedną informacją. W czasie uwielbienia dostałem takie przekonanie, aby to powiedzieć. W objawieniu Jana jest taki fragment do listu do zboru w Efezie. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Do tej pory wszystko tutaj jest super. Jest świetnie. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Nigdy nie dajcie się diabłu oszukać i popaść w rutynę życia z Bogiem. Dyscyplina życia z Bogiem to nie rutyna życia z Bogiem. Możesz być zdyscyplinowany, nie popadaj w rutynę. Nie popadnij nigdy w kościelnictwo. Twoje życie to nie jest życie w pewnej formie. To nie jest ustalony grafik, że jesteś w kościele w środę, jesteś w kościele w niedzielę, na ulicy w piątek masz ewangelizację. Nie popadnij. Przypomnij sobie, jak go spotkałeś. To jest kłamstwo, które powtarza wiele ludzi, że kolejne spotkania z Bogiem, one nie są już takie, one są głębsze. One inaczej emocjonalnie wyglądają, ale one są głębsze. Nie daj się nigdy oszukać diabłu, że tylko pierwsze spotkanie było mocne. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień uwielbienia. Dzisiaj przychodzisz, dzisiaj go wywyższasz, dzisiaj go uwielbiasz, dzisiaj oddajesz mu chwałę. Wczoraj się nie liczy. Wczoraj się nie liczy. Ta pierwsza miłość, to spotkanie możesz przeżywać dzisiaj. Reszta to ściema, reszta jest nieważna. Żadne rytuały, środa, piątek, niedziela, to się nie liczy. Dzisiaj się liczy. Amen.